Był zmuszony przekazać Polakom wyjątkowo przykre informacje. Jego wizja na tegoroczną jesień oraz zimę jest dramatyczna. Kropka. Nie mógł dłużej milczeć. Przy najbliższej nadarzającej się okazji wprost powiedział o tym, co najprawdopodobniej czeka wszystkich Polaków. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że Polskę czekają trudne czasy. Jasnowidz Człuchowa nie ma żadnych wątpliwości. Kropka. Miał dramatyczną wizję. Kropka. Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla naszego kraju. A z wypowiedzi Jackowskiego opublikowanych na portalu Super Expressu wynika, że to dopiero początek. Jasnowidz zwrócił bowiem uwagę na pogłębiający się kryzys gospodarczy, zaznaczając, że w przypadku, gdy w najbliższych dniach sytuacja zacznie się poprawiać, Polakom uda się uniknąć najgorszego. Co innego jednak, gdy dojdzie do zupełnie odwrotnej sytuacji, wówczas jesień i zima 2020 będą wyjątkowo niespokojne. Jeżeli sytuacja zacznie się uspokajać w przeciągu 10-15 dni, to nie czeka nas wielka recesja. Moim zdaniem przez pandemię gospodarczą duże zmiany mogą nastąpić w przemyśle, w górę mogą również pójść podatki. Najbardziej będziemy to odczuwać jesienią i zimą, może to przypominać sytuację z kryzysem w 2008 roku, powiedział dla efe.pl. Polacy nie będą zadowoleni. Wiele wskazuje na to, że słowa Krzysztofa Jackowskiego szybko mogą znaleźć potwierdzenie w życiu rzeczywistym. Podobne słowa padły bowiem z ust, który także podkreślił, że zbliża się trudny czas ekonomiczny. Czy zatem rząd zdecyduje się na wycofanie 500+ i dodatkowych emerytur? Decyzja w tej kwestii nie została jeszcze przesądzona. Wiadomo, że w tej chwili zaczyna się w świecie, a co za tym idzie także i w Polsce, ciężki kryzys ekonomiczny i to takiego typu, jaki dotąd nie występował. I za rok będziemy pewnie w fazie takiej bardzo być może bolesnej walki z tym kryzysem, podkreślał prezes.